Tego komentatora nie lubię. Nazwałem go sobie pochlebcą. Wewnętrzny komentator pochlebca. On się pojawia na przykład u mnie w takiej sytuacji, kiedy mam ochotę przerzucić winę na zewnątrz za jakieś niepowodzenia. I wtedy ten mój wewnętrzny pochlebca mówi: wiesz co, no ty zrobiłeś wszystko to, co mogłeś. Nie? Ty ich przerastasz, oni się ciebie czepiają, ponieważ nie dorastają ci do pięt. Nie? To nie jest komentarz, który by zachęcał do jakiegoś krytycznego przyglądania się sobie, swojemu zaangażowaniu, który by dawał jakąś mądrą mobilizację i wskazywał właśnie ten obszar odpowiedzialności, który warto wziąć, gdy coś pójdzie nie tak, a nie całą winę zwalać na innych. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.